Zaczynamy sobie zlocik. Robimy samochody muscle car. Amerykańskie same muscle cary. Wiadomo, mogą być to nowoczesne muscle cary. Może być to, nie wiem, Hellcat na przykład 700-konny. Może być to... No nie może być to na przykład Supra, tak? Niektórzy uważają, że Supra to jest muscle car. Musi to być amerykańska V8. Wybierzcie, no macie ogromny wachlarz samochodów tutaj. W tej grze na pewno coś wybierzecie. Postarajcie się zrobić im takie klasyczne malowanie. To znaczy, nie jakieś tam takie fikuśne, takie... Jak ja na przykład mam na tym aucie, nie? Jakieś tutaj takie japońskie, takie w stylu japońskim, jakieś takie undergroundowe malowanie. Tylko takie klasyczne, wiesz, pasy jakieś takie białe, na przykład na czerwonym lakierze. Może być czarny cały. Wiecie, o co chodzi, jak w latach 80. O, na przykład w Driver San Francisco mieliśmy, co myśmy tam mieli? Challengera? O tak, to ten jest przecież. Bryka jest 60 sekund? Tam było chyba kilka bryk. Czy zagram w koda? Wiesz co, ostatnio miałem taką sytuację, że grałem sporo w koda i fajna jest ta gra. Zagrałem się w tego koda i potem przeszedłem sobie na Apex Legends i stwierdziłem, że kurde, w Apex Legends trzeba dużo więcej się nabiegać, dużo więcej skilla trzeba mieć w Apex Legends. Trzeba inaczej reagować, jakby planować akcje, a w kodzie to lecisz, kurde, hurra, zabijamy wszystkich dookoła, super. Ty, tu jest cztery biegi to ma tylko. Co jest? Wiesz, jakiegoś tam Camaro nowego, jakiegoś tam Chevroleta to możesz sobie wypożyczyć. Płacisz parę tysięcy i masz, nie jedziesz sobie, czy tam Mustangiem, czymkolwiek. Ale żeby pojeździć w takim stanie, Challengerem, Dodge'em, to bardzo ciężko jest, nie? Praktycznie nierealne. Widzę, że klasyki. To znaczy tak, no nie musicie mieć, możecie mieć najnowszego Hellcata na przykład, Challengera, możecie mieć Vipera, cokolwiek. Zobaczę, czy tutaj można dać sobie tą maskę z Drivera San Francisco. Kurde. Ja, to takie gówno jest. Chodzi mi o ten, tam był chyba kompresor taki, co się ruszał na boki, nie? Jak dodawałeś gazu. Tutaj tego nie ma, to jest taka prosta maska. Takie na Allegro chodzą za 30 tysięcy? Co ty, nie ma szans. Jest, to jest to. Jeszcze tylko się upewnię, oni mieli jakieś pasy chyba na tym. Bardzo pro... To jest to. To jest to malowanie. Driver San Francisco, no. I mam sobie malowanko z Drivera San Francisco. Zobaczę, co wy tam powymyśleliście. Wymyśleliście? Jezu, piękna sprawa. Ostatnio ekipa Freeza testowała chyba... Poczciwy Krzychu chyba testował Hellcata, nie? Dodge'a. I on też miał tam kompresor. Kurde, jak to pięknie brzmi, jak wchodzi na obroty. Dobra, jedziemy gdzieś, czekajcie. Patrzcie, nawet tablicę mam Driver San Francisco. Czujesz to? Wyznaczę nam wszystkim cel jakiś, żebyśmy sobie już tam jechali powoli, żeby wszyscy wiedzieli gdzie i jak. Nie no, tu za mało miejsca chyba. Ty, a jakbyśmy wszyscy się wpakowali tam? Damy radę? 12 samochodów? Spróbujmy się tak na żyletki wrąbać. Czekaj, ja to muszę na padzie, bo... Wyobrażacie sobie, otwierasz jakąś tam szopę na wiosce, a tutaj takie Viper, Mustangi, jakieś... Hemikudy, jakieś Dodge, Challengery. Tego typu klimaty. Oszalałbyś chyba, co? Na spokojnie chłopaki, spokojnie. To nie jest film porno, żebyśmy się tu pchali. Korweta z jakimś spoilerem. Co wy tu macie? Po kolei. Skład CHIP GANG, proszę bardzo. Ktoś sobie założył konto i nazwał się CHIP GANG. To już jest dedykowane, nie? To trzeba pochwalić, no mimo tego spoilera. Trzeba pochwalić, że to jest ładna korwetka C4. Czy C5? Piątka chyba, czwórka jest bardziej kwadratowa. Chyba tak. Byk, co my tu mamy? Ja nie pamiętam, co to za samochód. To jest jakiś Honigan z wystającą łapą z tyłu? Nie, co to jest? Jakimś sznurkiem. Kill all tires. Nice. Okej. Tutaj Camaro. Stare. Ja wiem, z czego to jest. To jest przecież z Transformersów. Ty siorek. Z Transformersów to jest. Tak. Kojarzycie? Znaczy niekoniecznie z Transformersów, tylko Bumblebee, nie wiem jak to się czyta. Kojarzycie? I tam właśnie najpierw było to Camaro, a potem było to takie nowsze Camaro, nie? Bumblebee, nie wiem jak to się czyta, sorry, no. Ale chodzi o tego żółtego robocika, no. Tutaj mamy Viperka, bardzo ładny, ładny kolorek z... Jak mówicie, Horizon 1 chyba, nie? Tutaj mój Challenger. Tu jest chyba Firebird, Pontiac. Też bardzo fajne, klasyczne ma malowanie, tak? Dobrze mówię? Nie, Trans AM. Czemu ja zawsze mylę go z Firebirdem? One mają podobne te przody. Okej. Tu mamy ACR-a, Vipera z V12 pod maską. Chłopie, zmień to, proszę cię, Krystian. Zlituj się nad nami, nad naszymi uszami, jak? Tutaj Mat Guru ma chyba tego Mustanga z filmu Need for Speed. To on tam miał 1000 koni? Jakoś tak, nie? Tak go zrobili. Dokładnie ten sam kolor, dokładnie te pasy, te klimaty. Bardzo ładnie, klasycznie, elegancko. Tutaj mamy Hemi. No, te płomienie wyglądają dziwnie. Miało być klasycznie, nie jest. Okej. Kto taki? Misiaczek, tak? Misiaczek, tak, dobrze. Czytam dwa razy, bo niekiedy przekręcam. Co to kurde? Drag City Snot Road? Snot Road? What the... A to jest chyba Hemicuda. Tak mi się wydaje. Spoko. Tu mamy Dodge'a Daytonę. Też kojarzę z jakiegoś filmu to było. Jeździł tam taki koleś Daytonką. Otwierane światełka. Taka łódka, nie? To wygląda jak jakaś motorówka czy coś takiego. Ha, Lucek, nie masz takich wydechów. No takich wydechów to nie mam w żadnym aucie. Faktycznie. A tu co tu? Michalsiu ma Camaro? Chyba tak. Chyba też z tych Transformersów, nie? Kuźwa. Co to jest? Holden? Jakiś? Co to kurde? Rebel? Tak? Dobrze mówię? Dawider. Gdzie masz jakieś emblematy? Kurde, nie wiem co to za auto jest. No jak? Dawider, Michalsiu, Ungwa, Misiaczek, Mat Guru, Minecraft Play, Minecrafty Play, Pedryg. Tak? Tak. Co wy macie za niki? Nie możecie nazywać się Michał albo gruby, chudy. Chudnik, ho, niks, dobra, może być. A ja ten nick kojarzę, bo to jest akurat ziomeczek albo ziomeczka, która często wbijała na Facebooku na właśnie streamki. I to się czyta Trigger Sky. Za pierwszym razem tak myślę, kurwa, co to za nick? Czytam 5 razy, mówię, dobra, to jest Trigger Sky, okej, jasne. I skład CHIP GANG, proszę bardzo. Dzięki Hubertus za 3 zika, dzięki bardzo. I tak to wygląda. Taki oto zlocik. No wypada, jak to mamy monster, boże, no, w sumie to są takie monstery, można powiedzieć. Jak mamy takie muscle cary, wypadałoby zrobić jakiś wyścig dragowy bardziej, nie? Co powiecie na to? Ja już wiem, że Vipery powygrywają. AMC, Rebel, aha, dobra, dzięki, że mnie poprawiliście, spoko. Aha, dobra, to ty, Karolina, dobra, spoko. Także mamy chyba jedną kobietę na tym, w konwoju, bardzo dobrze. Także jest, nie ma tak, że jest parówkowa impreza. Nie no, chodźmy na jakiegoś draga, co? Zmieścimy się tam na lotnisku, tak w starym stylu. Korweta porobi wszystkich? No zobaczymy zaraz. Możliwe. Ja mam tak grube kapcie, że mogę iść nawet tym samochodem na offroady. Szerokie znaczy się. O, zwolniło się miejsce w konwoju. Proszę bardzo. Simon od razu dołączył, kurde. Na Podlasie? Nie, no szalałeś. To ma być, wiesz, z klasą wzlocik, a nie. Patrz typa, ledwo ktoś wypadł i już dołączają, nie? Znajomości CIA i KGB. Nie no, Simon często tutaj gra. To jest stały bywalec. S1 teraz. Dawaj, dawaj! Ferrari poleciało. Dzięki, Emil, pozdrowionka dla ciebie. I pyk. Zrobiliśmy sobie wyścig drag. No co, jeszcze pamiątkową fotkę musimy szczelić. Kurde, i zobacz, teraz zrobiła się noc. Jak mieliśmy zlot undergroundowy, to mieliśmy piękne słońce, dzień, południe, proszę bardzo. A teraz, jak mamy sobie zrobić zdjęcie muscle carów, gdzie powinno być, wiesz, ładne słońce z Los Angeles, to ciemnota się robi. Weź, idź pan. Nie no, jakoś zrobimy, damy radę. Rozjaśni się tam zdjęcie i będzie git. W Photoshopie, nie? Doda się jakieś słońce tam. Będzie dobrze. Teraz jeździmy sobie Amerykańcami. To BMW, z tego co ja wiem, to chyba hiszpańskie jest, nie? Gdzie niemieckie? Co to, szalałeś? Teraz mamy zlot Amerykańców, to się tu nie pasuje. Może w końcu będzie Płońsk w WTS-ie? No jak dodadzą do promocja, prędzej w promocji będzie, nie? Dobra, robimy tę fotkę, kurde, nie no. Za ciemno jest i patrz. Teraz by były idealne zdjęcia undergroundowe, no. I co my tu mamy, kurwa? Gdzie jest ten Viper? Viper jest fajny. Jak to maskotka tego zlotu, ten Viperek. Wrzuciłem ostatnio film z San Francisco, to żeście nie oglądali, no to jak? To ja wrzucam, wy nie oglądacie? Znaczy ostatnio, to było z jakieś, nie wiem, z kilka miesięcy temu, no ale no ostatnio. I co? Nic nadzwyczajnego, po prostu pasy. Ja nie wiem, czy on nawet zmieniał standardowe to malowanie. To jest chyba standardowe malowanie tego Vipera i bardzo w porządku to wygląda. Ło, jak się tu ustawili, kurde, patrz na to, czekaj, wycofa masz. Ole zajebiście to wygląda. Wow. Konkrecik, nie? Ja nie wiem, jak oni to robią, przecież oni się totalnie nie znają. To są losowo dobrane osoby. Dołączają tutaj, bo wiesz, wbija kto pierwszy, ten lepszy. I praktycznie za każdym razem, jak jest zlot, to wszyscy się tak zgrywają i się ustawiają, nie? Jak ja tam robię fotkę. Po prostu jakaś abstrakcja dla mnie totalna. Nie rozumiem, no. Totalnie obcy ludzie potrafią się tak zajebiście, wiesz, zgrać. Tylko że tutaj jest ciemno jak w dupie, to my teraz nie zrobimy tego zdjęcia. Nie ujmiemy tego na zdjęcie, no. Musicie być po prostu... Ładnie ten księżyc wygląda. Musicie być po prostu na streamie i to widzieć. Zdjęcia nie zrobisz tego takiego fajnego, o. Ciemny! Nie widać tych furek fajnych, nie? Jezu, kompot mi się wrąbał. Zasrany. Czy podoba mi się nowa Supra? Nie. Dzięki, Emil, za donejcik. Musiałbym się chyba przejechać. Ponoć właśnie w rzeczywistości wygląda bardzo ładnie ta Supra. Na zdjęciach i filmach tak nie bardzo. No, Supra Buddy też nie wygląda za dobrze już teraz. O proszę, będzie łapańsko, zobacz, jest policja. Przyjechała policja, będzie nas gonić. Co teraz? Policja mnie łapie, o nie. Aaaa! Będzie mandat. Proszę powiedzieć, gdzie pan jedzie. Będzie mandat, o kurde. Proszę nie puścić, panie władzo. No i dupa, no i koniec. Złapała mnie policja i po temacie.